prokurator Piotrowicz postanowił orzec, że przepisy traktatów europejskich są niezgodne z polską konstytucją, zachowując się przy tym w sposób, który no, musiał mu jakoś chyba wejść w krew w związku z jego karierą prawniczą w stanie wojennym, bo kiedy oglądało się dzisiaj te sceny i sposób prowadzenia przez niego rozprawy, to można było odnieść wrażenie, że za mocno mu te czasy stanu wojennego weszły i praca w PRL-owskim wymiarze sprawiedliwości. To jak zachowywał się wobec stron, to jak przerywał, to jaką butę prezentował, nie miało nic wspólnego z ideą sądownictwa konstytucyjnego, to było po prostu człowieka, który w wolnej Rzeczpospolitej nie powinien sprawować absolutnie żadnych funkcji związanych z wymierzaniem sprawiedliwości czy dotykaniem się do prawa w jakikolwiek sposób. Nie da się już niżej niż PiS to zrobił doprowadzić autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Nie da się już bardziej go spsić, upodlić i to pokazują badania opinii społecznej, to pokazuje ilość spraw, z którymi sądy zwracają się dramatycznie malejąca do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt go po prostu nie traktuje poważnie i zdaniem nas, większości nas Polaków, dzisiaj jeżeli ci ludzie mogą o czymś orzec, to być może o tym, czy im obiad smakował, czy też nie smakował, a nie o traktatach Unii Europejskiej, czy o zgodności z konstytucją jakiegokolwiek elementu polskiego prawa. Oczywiście, że ten Trybunał nie jest żadnym sądem, jest po prostu elementem władzy wykonawczej sterowanym jednoosobowo przez Jarosława Kaczyńskiego z Żoliborza, co zadzwoni i wyklepie przy Łębskiej, to ona ogłosi. I to samo z Piotrowiczem. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że w tej sytuacji takiego upadku autorytetu, takiego zniszczenia sądownictwa konstytucyjnego naprawdę niezwykle zasadnie brzmią dzisiejsze nasze propozycje, które przedstawiałem razem z ekspertami strategii 2050 właśnie pod siedzibą Trybunału. Ten Trybunał po prostu trzeba rozwiązać. Trzeba zlikwidować w ogóle Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Kiedy wygramy wybory, ja zrobię dużo, żeby zastosować którąś z tych dwóch opcji. Jeżeli uda się ta opcja większa, że tak powiem, którą dzisiaj prezentowaliśmy, zamontowanie w nim wszystkich bezpieczników, żeby niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę, nie mógł sobie zrobić z tego politycznego popychadła, albo i taką opcję też coraz poważniej bierzemy pod uwagę, ja też biorę pod uwagę, po prostu likwidacja Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji i pójście w stronę rozwiązań znanych ze krajów skandynawskich, z różnych krajów Unii Europejskiej, rozproszonej kontroli konstytucyjności, czyli sądy będą orzekały, również odwołując się wprost do konstytucji, sądy powszechne, sądy wojskowe, sądy administracyjne, i też nikomu korona od tego z głowy nie spadnie, żebyśmy więcej takich tragifars, jak to, co się dzisiaj dzieje, oglądać nie musieli.